Czy zastanawiałeś się kiedyś, co kryje się pod ziemią tuż obok ciebie? Być może to właśnie tam spoczywa kapsuła czasu czekająca na odkrycie przez przyszłe pokolenia. Te metalowe lub betonowe skrytki wypełnione przedmiotami codziennego użytku, listami i pamiątkami z danej epoki to niczym butelki rzucone w morze czasu. W dzisiejszym filmie omówimy kilka odkrytych kapsuł czasu. Głowa lwa. Jest to miedziana tuba ukryta w fundamencie pomnika głowy lwa w Bostonie w stanie Massachusetts, który został wzniesiony w 1865 roku. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, co zawierała kapsuła i kiedy została tam umieszczona. Nie ma żadnych pisemnych relacji z jej ukrycia, a jej znalezienie również nie zostało udokumentowane. Jest kilka teorii co do daty umieszczenia kapsuły, między innymi remont pomnika w 1883 roku czy prace konserwacyjne w 1950 roku. Co do jej zawartości, spekulacje obejmują dokumenty historyczne, fotografie, przedmioty osobiste oraz gazety. W 2019 roku zespół archeologów z Uniwersytetu w Bostonie podjął próbę odnalezienia kapsuły. Pomimo użycia technologii radarowej i przeprowadzenia wykopalisk, kapsuły nie udało się namierzyć. Poszukiwania trwają do tej pory. Wiele osób wierzy, że nadal jest ona ukryta w fundamencie pomnika, podczas gdy inni twierdzą, że została utracona lub celowo usunięta. Kapsuła czasu alla Capone. W 2014 roku podczas prac remontowych w hotelu Lexington w Chicago odkryto metalową skrzynkę. Początkowo spekulowano, że może to być legendarna kapsuła czasu alla Capone. Jednak po jej otwarciu okazało się, że zawiera ona jedynie historyczne dokumenty związane z budową hotelu pochodzące z 1882 roku. Mity i legendy dotyczące alla Capone do dziś fascynują ludzi. Pomysł odkrycia ukrytego skarbu należącego do słynnego gangstera podsyca wyobraźnię i budzi chęć poszukiwań. Istnieje wiele spekulacji na temat tej kapsuły czasu, ale do tej pory nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na potwierdzenie jej istnienia. Znalezisko z 2014 roku, choć początkowo mylnie kojarzone z kapsułą, okazało się czymś zupełnie innym. Pudełko stulecia z Detroit. W 1900 roku burmistrz Detroit stworzył ciekawy projekt kapsuły czasu, która miała zostać otwarta 100 lat później. Przed zamknięciem pudełko zostało wypełnione zdjęciami i listami opisującymi stan rzeczy w Detroit wraz z przewidywaniami na przyszłość. Na przykład burmistrz w swoim liście stwierdził, że podróż koleją z Detroit do Chicago zajmie nam mniej niż 8 godzin, a do Nowego Jorku mniej niż 20. O ile szybciej podróżujemy? Czy jego przypuszczenia się sprawdziły? Dajcie znać w komentarzu. Kapsuła czasu Nickelodeon. To chyba jedna z najdziwniejszych kapsuł. Została zakopana w 1992 roku, aby uczcić otwarcie pierwszej produkcji Nickelodeon. Zawartość była ogromnym skupiskiem pamiątek z lat 90. Pomimo iż plan zakładał otwarcie kapsuły 50 lat później, zostało to nieoficjalnie zrobione w 2005 roku, kiedy przeniesiono ją do Nickelodeon Suites Resort w Orlando i tam ponownie zamknięto. Złote płytki Voyagera. Są to dwa małe pozłacane dyski wykonane z miedzi, które zostały umieszczone w sondach kosmicznych Voyager 1 i Voyager 2 w 1977 roku. Mają one na celu przekazanie wiadomości o Ziemi i jej mieszkańcach przyszłym istotom inteligentnym, które mogą napotkać sondy w kosmosie.
Każda płytka zawiera rysunki przedstawiające człowieka, zwierzęta i rośliny, diagramy Układu Słonecznego i lokalizacji Ziemi, kodowanie informacji o języku człowieka, dźwięki z Ziemi, takie jak płacz dziecka, śmiech, muzyka i odgłosy natury oraz zdjęcia ludzi z różnych zakątków świata. Złote płytki Voyagera symbolizują ludzką ciekawość, dążenie do poznania i nadzieję na nawiązanie kontaktu z innymi cywilizacjami we wszechświecie. Jest to swego rodzaju wiadomość w butelce wysłana w kosmos, która ma przetrwać miliardy lat i potencjalnie dotrzeć do istot inteligentnych z innych planet. Voyager 1 i Voyager 2 wciąż oddalają się od Słońca, kontynuując swoją podróż przez międzygwiezdną przestrzeń. Okazuje się, że obie sondy będą funkcjonować przez kolejne kilkadziesiąt lat, a złote płytki będą trwać o wiele dłużej. Na dyskach umieszczono wiadomość powitalną w 6 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim i włoskim oraz dołączono dźwięki 55 języków Ziemi. Kluczową rolę w tworzeniu treści na płytkach odegrał Carl Sagan. Pudełko Johna Brashiera. Jest to mała miedziana puszka, która zawiera przedmioty związane z życiem i pracą Johna. Zakopano ją w fundamentach obserwatorium Allegheny w Pittsburghu w Pensylwanii w 1890 roku. W kapsule znajdował się szereg przedmiotów, w tym kopia gazety Pittsburgh Post z grudnia 1889 roku. Broszura obserwująca obserwatorium Allegheny, lista ofiarodawców na obserwatorium, zdjęcie Brashiera, kilka monet z 1889 roku oraz kosmyk jego włosów. Puszka została odkryta w 1990 roku podczas remontu. Zawartość została odrestaurowana i jest teraz wystawiana w budynku, gdzie znaleziono kapsułę. Plymouth Belvedere. Tę kapsułę czasu w postaci samochodu zakopano w 1957 roku w Tulsie, w stanie Oklahoma, podczas budowy nowego gmachu sądu. Miała zostać otwarta 50 lat później. Zawierała szereg przedmiotów z tego roku, między innymi gazety, zdjęcia, ubrania, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, monety, książki, płyty gramofonowe, zabawki oraz inne pamiątki. Samochód został odkopany zgodnie z planem, czyli w 2007 roku. Otwarcie kapsuły wzbudziło duże zainteresowanie mediów i społeczności. Jej zawartość została skatalogowana i jest dostępna do zwiedzania w Gilcrease Museum w Tulsie. Wystawa prezentuje przedmioty z kapsuły w kontekście historycznym, dając zwiedzającym wgląd w życie, jakie toczyło się w 1957 roku. Znalezisko stanowi cenny artefakt historyczny. Oferuje unikalny wgląd w kulturę, technologię i codzienne życie Ameryki lat 50. XX wieku. Jednocześnie jest świadectwem ludzkiej ciekawości i pragnienia zachowania przeszłości dla przyszłych pokoleń. Czy Wy posiadacie swoją kapsułę czasu? A może jakąś znaleźliście? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!